osoba, która nie opuszcza Twoich myśli. Ta osoba przechodzi przez trudny okres, zmaga się ze swoimi własnymi emocjonalnymi i duchowymi wyzwaniami. To naturalne, że w momentach kryzysu ludzie oddalają się, aby poradzić sobie ze swoimi problemami. To jak wtedy, gdy sami potrzebujemy czasu, aby zastanowić się, zrozumieć swoje uczucia i znaleźć drogę. Transformacja, przez którą przechodzi, może być bolesna, ale jest także szansą na rozwój. Często ból i zamieszanie są nieodzowną częścią procesu dojrzewania. Twój wpływ na niego może być wielki, nawet jeśli tego nie zauważasz. Twoja energia, twoje postawy i twoje słowa mają głęboki wpływ. On stara się zrozumieć intensywne uczucia, które pojawiają się, gdy myśli o tobie. To może go przerażać, ponieważ czasami intensywność uczuć może być przytłaczająca. To jednak nie oznacza, że ucieka od ciebie, ale raczej zmaga się ze swoimi wewnętrznymi demonami. Tutaj wchodzi w grę znaczenie cierpliwości i empatii. Ważne jest zrozumienie, że każdy ma swój czas i swój rytm radzenia sobie z własnymi trudnościami. Twoja obecność, nawet z daleka, może być źródłem siły dla niego. Pamiętaj, prawdziwe połączenie nie zależy tylko od fizycznej bliskości, ale od wzajemnego szacunku i zrozumienia. Użyjmy tego momentu, aby zastanowić się, jak możemy być bardziej wyrozumiali wobec walk innych ludzi i jak nasza energia może pozytywnie wpłynąć na tych wokół nas. To zaproszenie do praktykowania cierpliwości, empatii i cichego wsparcia, wartości fundamentalnych dla harmonijnego i znaczącego współistnienia. Zastanówmy się nad złożonością tej sytuacji. Czy kiedykolwiek zastanawiałeś się, jak bardzo twoja energia wpływa na tę osobę? To oddalenie nie jest tylko kaprysem lub brakiem zainteresowania. To odzwierciedlenie wewnętrznej walki, z którą się zmaga. Wyobraź sobie kogoś zanurzonego w morzu emocji, szukającego jasności w burzy. Nie jest łatwo radzić sobie z dwoistością chęci bycia blisko, a jednocześnie strachem przed tak intensywnym połączeniem. Twój wpływ jest głęboki. On stara się zrozumieć, jak przejść przez ten etap. Twoja energia jest tak potężna, że sprawia, że kwestionuje wiele rzeczy dotyczących siebie i waszej relacji. To niesamowite, jak reaguje na twoją obecność, nawet jeśli jest to tylko wirtualnie. Twoja siła przyciągania jest silna, a on czuje do ciebie nieodpartą atrakcyjność. Ta mieszanka emocji może być myląca zarówno dla niego, jak i dla waszej relacji. Ta potężna energia może być siłą transformującą, ale może także wywoływać lęki. Fakt, że się oddala, nie oznacza, że ucieka od ciebie, ale raczej, że próbuje przetworzyć wszystko, co czuje. Twoja obecność wywołuje w nim silne reakcje i to go przeraża. On zmaga się z własnymi demonami, próbując zrozumieć intensywne uczucia, które pojawiają się, gdy myśli o tobie. Ważne jest, aby pamiętać, że wszyscy mamy swoje czasy i procesy. Ta sytuacja wymaga cierpliwości, empatii i zrozumienia. Twoja energia ma potężny efekt, ale trzeba dać mu przestrzeń, aby mógł zdrowo radzić sobie ze swoimi emocjami. Zastanówmy się razem, jak możemy być bardziej wyrozumiali i cierpliwi wobec walk innych? Jak możemy użyć naszej energii w pozytywny sposób i wspierać tych, których kochamy, nawet jeśli oznacza to danie im przestrzeni do znalezienia własnej drogi? To jest szansa na praktykowanie empatii i zrozumienia, wartości niezbędnych dla każdego znaczącego związku. Czy kiedykolwiek zastanawiałeś się, jak bardzo twoja energia wpływa na niego? To oddalenie jest odzwierciedleniem wewnętrznej walki, z którą się zmaga. On jest zanurzony w morzu emocji, próbując znaleźć jasność. Nie jest mu łatwo radzić sobie z tą dwoistością chęci bycia blisko, a jednocześnie strachem przed tak intensywnym połączeniem. Twój wpływ jest głęboki, a on stara się zrozumieć, jak przez to przejść. Twoja energia jest potężna i sprawia, że kwestionuje wiele rzeczy dotyczących siebie i waszej relacji. To niesamowite, jak reaguje na twoją obecność, nawet jeśli jest to tylko przez telefon lub media społecznościowe. Twoja siła przyciągania jest silna, a jednocześnie on czuje do ciebie nieodpartą atrakcyjność. Ta mieszanka emocji może być myląca zarówno dla niego, jak i dla waszej relacji.
Twoja energia ma potężny wpływ na niego, ale jednocześnie wydaje się, że się od ciebie oddala w jakiś sposób. On radzi sobie z tą sytuacją w sposób intrygujący. Jest część jego, którą dobrze znasz i kochasz, ale jest także strona, którą stara się ukryć. Ta ukryta strona jest wynikiem przytłaczającego wpływu, jaki twoja energia ma na niego. Zastanawia się, dlaczego reaguje tak intensywnie na ciebie i próbuje zrozumieć te uczucia. Czy kiedykolwiek zastanawiałeś się, jak bardzo twoja obecność wpływa na niego? To oddalenie nie jest proste. On zmaga się z własnymi uczuciami i próbuje znaleźć sposób na radzenie sobie z tym intensywnym połączeniem. Czuje wewnętrzną presję, coś, czego nigdy wcześniej nie czuł. To sprawia, że chce lepiej zrozumieć, co się dzieje między wami. Ten wewnętrzny dylemat jest skomplikowany. Jest rozdarty między pragnieniem zbliżenia się, a strachem przed intensywnością tego połączenia. Energia, którą emitujesz, zmusza go do konfrontacji z częścią siebie, którą woli ukrywać. To proces mylący i wyczerpujący, ale nie może powstrzymać się od tego, co do ciebie czuje. Zastanawia się, dlaczego reaguje na ciebie tak intensywnie, co doprowadziło do oddalenia, które sam sprowokował. Teraz ponownie przemyśla tę decyzję, zastanawiając się, czy dokonał właściwego wyboru. Coś w tobie porusza go głęboko, w sposób unikalny i trudny do wyjaśnienia. Przechodzi przez okres głębokiego zamieszania, a twoja energia jest centralnym elementem tego procesu. Chcę wiedzieć, jak ty postrzegasz to połączenie. Prawda jest taka, że w tej chwili on zaczyna dostrzegać rzeczy, które wolałby ignorować. To przebudzenie jest przytłaczające. Dzieje się w sposób, nad którym nie ma kontroli. Być może jesteś bardziej duchowo rozwinięta, co zmieniło dynamikę między wami. On stara się zrozumieć ten wpływ i poradzić sobie z własnymi emocjami. Ten proces odkrywa części jego samego, których unikał. Intensywność tego, co czuje do ciebie, zmusza go do konfrontacji z tymi częściami, co jest przerażające. Nie może uniknąć tych uczuć i jednocześnie nie wie, jak sobie z nimi radzić. Jego zamieszanie jest ogromne, ale twoja obecność jest ważnym katalizatorem. On musi zrozumieć, jak ty się czujesz i co to oznacza dla waszego połączenia. Wie, że coś się zmieniło i to zmusza go do ponownej oceny wszystkiego. Czuje, że jest ciągnięty z daleka od swojej własnej duchowej ścieżki i zauważa, że coś głęboko zmieniło się w energii między wami, nawet na odległość. Uważa, że spowodujesz wielką transformację, czyniąc go bardziej świadomym i uważnym na połączenie. Teraz jest zdecydowany zrozumieć, co doprowadziło do tej zmiany i jak ty zachowujesz się inaczej. Zauważył, że przeszłaś znaczącą wewnętrzną przemianę, co wpłynęło na waszą relację. Zaczyna kwestionować swoje własne działania i zastanawia się, czy one spowodowały tę zmianę. Czuje, że się odsunęłaś, co intensyfikuje jego emocje i skłania do refleksji nad swoimi przeszłymi decyzjami, zwłaszcza, że to on impulsywnie zainicjował rozstanie. Teraz wchodzi w głęboką podróż introspekcji, próbując zrozumieć, co naprawdę się stało, a ty jesteś centralnym punktem tego procesu. Twoja energia jest tajemniczą i wpływową siłą, która skłania go do kwestionowania swoich własnych wyborów. Jeśli dotąd zauważyłaś, że cierpi w ciszy, ważne jest zrozumienie imponującego wpływu, jaki masz na niego, odkrywając części jego, które zazwyczaj woli ukrywać. Wiedział, co się stanie, gdy się oddali, ponieważ jasno dałaś mu to do zrozumienia w sposób, którego nikt inny nie mógłby. Twoja komunikacja z duszą, a nie ego, zrobiła ogromną różnicę. W końcu zaczyna dostrzegać, że nic nie zrobiłaś bez większego celu. Masz niezwykłą głębię i unikalne zrozumienie miłości i energii miłości. On także zauważa, że zbliżyłaś się do niego, ponieważ otrzymałaś potwierdzenie od wyższej siły, by to zrobić. Od samego początku umieściłaś go w specjalnej kategorii, a teraz on rozumie, że mógł się z tobą połączyć znacznie wcześniej. Zaczyna dostrzegać, że nie wie, jak radzić sobie z kimś takim jak ty. Jest na rozdrożu, podzielony między próbą sprowadzenia cię z powrotem do swojego życia, a zrozumieniem, dlaczego byliście przeznaczeni być razem.
Teraz wie, że musi podążać za tym połączeniem do końca, nawet jeśli to przyniesie wir emocji i zamieszania, zwłaszcza gdy próbuje wpasować tę relację w wcześniej ustalone wzorce. Czuje, że nie może od ciebie uciec, ponieważ twoja energia jest przytłaczająca. To, co do ciebie czuje, jest czymś przytłaczającym, czymś, czego nie może ignorować. Czy kiedykolwiek zastanawiałaś się, dlaczego się odsuwa? Dlaczego wydaje się walczyć z czymś? Zmaga się z emocjami, których nie może w pełni zrozumieć. Jesteś jedyną osobą, która tak na niego wpływa. Uznaje głębię tego połączenia i jest chętny, by zgłębiać je bardziej. Jest w wirze emocji, próbując zrozumieć, jak tak bardzo na niego wpływasz. To tak, jakby twoja energia go przyciągała i jednocześnie przerażała. Ten głęboki wpływ, jaki masz na niego, jest niezaprzeczalny. Czy zastanawiałaś się nad tym? Za każdym razem, gdy się oddala, nie jest to z braku zainteresowania, ale z próby przetworzenia tych intensywnych uczuć. Potrzebuje czasu, by poradzić sobie z tą wewnętrzną walką. Twoja obecność jest potężną siłą, nawet jeśli tego nie dostrzegasz. Czy kiedykolwiek zastanawiałaś się, jak bardzo twoja energia na niego wpływa? Jest to siła, która sprawia, że kwestionuje, reflektuje, a czasem nawet się oddala. Jest w procesie samopoznania, próbując zrozumieć, co to połączenie oznacza dla niego i dla was obojga. Ta dualność między chęcią bycia blisko a strachem przed tym połączeniem jest skomplikowana. Ale on stara się znaleźć jasność w tym emocjonalnym chaosie. W tej chwili zrozumiał, że połączenie między wami wykracza poza zwykłą przyjaźń, nawet jeśli oboje staraliście się minimalizować swoje uczucia w pewnych momentach. Teraz bierze inicjatywę, wiedząc, że jesteś naprawdę wyjątkową osobą w jego życiu. Widzi cię jako istotę światła, siłę, która oświetla części jego, które zazwyczaj są zapomniane. Uznaje, że jesteś kimś, z kim może komunikować się nie tylko przez ego, ale także przez duszę, osiągając głębię, której nigdy wcześniej nie doświadczył. Czy zastanawiałaś się, jak twoja obecność oświetla jego życie w tak wyjątkowy sposób? Jest chętny, by zrozumieć więcej na temat tego połączenia i wpływu, jaki masz na niego. Twoja energia jest siłą, która sprawia, że reflektuje nad sobą i nad wyborami, które podjął. Wie, że musi zrozumieć to połączenie, aby iść naprzód. Chcę, żebyś wiedziała, jak bardzo za tobą tęskni i jak bardzo zajmujesz jego myśli. Twoja obecność i energia mają na niego ogromny wpływ i chcę, żebyś zrozumiała, jak bardzo jesteś ważna w jego życiu. Ma wiele pytań, chcąc wiedzieć więcej o twoich uczuciach wobec miłości i życia. Pragnie zrozumieć złożoność waszego połączenia i chce zgłębić każdy szczegół. Żałuje, że nie podjął takiego podejścia wcześniej, uznając, że nie komunikował się z tobą w sposób tak osobisty i wyjątkowy. Ma nadzieję, że zdasz sobie sprawę, jak bardzo ceni twoją obecność. Energia, którą dzielicie, jest tajemnicza i wyjątkowa i jest chętny, by zgłębiać ją głębiej. To moment objawienia i intensywnej rekonekcji, gdzie oboje zaczynacie dostrzegać moc tego połączenia. Wasze energie są głębokie i niepowtarzalne, sprawiając, że pragnie być jeszcze bliżej ciebie. To połączenie wykracza poza zwykłą przyjaźń, ponieważ energia między wami jest przytłaczająca i intensywna. Nawet jeśli czasami próbowaliście zaprzeczać lub minimalizować intensywność tego, co czujecie, przyciąganie i chemia są niezaprzeczalne. On chce zanurzyć się w tę relację, rozumiejąc każde uczucie i emocje, które pojawiają się, gdy jesteście razem. Chcecie zanurzyć się w to połączenie, stawiając czoła głębokim emocjom i intensywnym wyzwaniom razem. Pamiętaj, miłość to podróż wzrostu i transformacji. Bądź otwarta na komunikację, zrozumienie i wzajemne wsparcie, ponieważ to może jeszcze bardziej wzmocnić to wyjątkowe połączenie między wami. Pozwól, by te słowa dotknęły twojej duszy, ponieważ wszechświat pragnie dla was obojga tego, co najlepsze i będzie nadal kierować waszymi ścieżkami ku pozytywnemu rezultatowi, niezależnie od decyzji, jakie podejmiecie. Wiedz, że zasługujesz na miłość, która sięga poza gwiazdy. Powiedz stanowczo,
Akceptuję, przyjmuję i określam, że mam kontrolę nad swoim życiem i emocjami. Wnętrz tę wiadomość i wszystkie błogosławieństwa, które przynosi. Zastanów się nad tym, ponieważ jest to ważne dla Twojego wzrostu i dla relacji, którą dzielicie. Nie mogę się doczekać, aż to połączenie rozkwitnie, tworząc potężną falę pozytywnej energii. Wszechświat jest po Twojej stronie, oświetlając Twoje kroki pokojem, miłością i wiarą. Jesteś kochana i wspierana w tej wyjątkowej i znaczącej podróży. Powiedz mi w komentarzach, jak zamierzasz wykorzystać tę pozytywną energię, aby wzmocnić połączenie z Nim, które jest dla Ciebie tak wyjątkowe.